Dzień dobry Państwu, witamy w studiu Pomorskiej Telewizji Narodowej. No ja chciałem powiedzieć, że dzisiaj w tym tygodniu, bo w zasadzie no, obiecał być tutaj pan Sylwester Pruś, ale jak widzicie fotel jest pusty dla gościa specjalnego, ponieważ dzisiaj dowiedziałem się, chociaż obiecywał, że, że jak wróci z czasów, to będzie mógł przyjść i z nami porozmawiać. Teraz z partii Korwin pan Sylwester Pruś jest, chciałem zauważyć. Teraz z kolei w zeszłym tygodniu powiedział, że musi, jak wrócił z czasów, tydzień popracować, bo ma dużo zajęć. A teraz dzisiaj mi powiedział, że w ogóle nie ma czasu i nie przyjdzie. No więc no dziękujemy panie Sylwestrze, że pan no nie zasiadł na fotelu. Miał pan jakieś chęci, ale panu minęło. Co dalej? No chciałem powiedzieć, że niedawno musieliśmy usunąć ten nasze studio tutaj plenerowe, ponieważ, proszę państwa, przyszedł SMS z RCB Alarm, że będą silne wiatry i będzie burza z piorunami i tak dalej. Proszę państwa, nic takiego się u nas w Gdańsku nie zdarzyło, bo nie było ani burzy z piorunami, ani żadnych wiatrów, a myśmy musieli rozebrać ten namiot i potem dzisiaj od nowa go złożyć. No trochę to pracy nas kosztowało, no ale trochę, że tak powiem, posprzątaliśmy tutaj, jak widać, czysto jest. I co dalej? No dalej na pewno będziemy chcieli dalej zapraszać naszych gości specjalnych. No cyklicznie to, jak mówiłem, we wtorki, czwartki chcemy tutaj z panem redaktorem Rujem Sarneckim. Rój Sarnecki, pan redaktor, tutaj no, różne ciekawe dyskusje prowadzimy. I na pewno postaramy się to dalej czynić. Jutro jest wtorek, ja się dzisiaj skontaktuję, może jutro po prostu nagramy następną rozmowę. No i jak mówiłem, no tą kamerę trzeba, no już do naprawy poszła, będziemy ją wykupywać, no ale trzeba te pieniądze jakieś wpłacić, konto podaję pod filmem w opisie. Warto to nam coś pomóc, bo no niestety Pomorska Telewizja Narodowa do tej pory konta nie drukowała, tak jak TVR w Realu. Inne te wszystkie, zaczynają wszystkie programy swoje z podaniem numeru konta, no bo najważniejsza jest kasa, kasa się liczy, prawda? No my to robimy to wszystko, jak to mówią, w wolontariacie i Pomorska Telewizja Narodowa jest, jak wiecie, tutaj, że tak powiem, strukturą Fundacji Sławpol, www.fundacjasławpol.eu zapraszamy. No i właśnie te konto podamy Fundacji, żeby można było tam wpłacać darowizny na cele rozwoju Pomorskiej Telewizji Narodowej. Tu jest do mnie numer telefonu 604-399-321. No cóż więcej powiem, można dzwonić też, umawiać się na spotkania, bo chętnie zaprosimy tu osobę, która by chciała się znaleźć w naszym studiu i miałaby coś ciekawego nam do powiedzenia, prawda, bo być, aby być, to jest pytanie, nie? Być albo nie być, jak to mówił klasyk. Generalnie sytuacja jest dzisiaj taka, jak widzimy w niedzielę, wiadomości podały, że pokazywali filmy i tak dalej, że 200 tysięcy bodajże wyległo w Mińsku tych, którzy mówili uchadi do pana prezydenta wybranego na nowo u tego Białorusi, do Łukaszenki. No więc sytuacja jest ciekawa i jak to się dalej potoczy, nie wiemy. No pan Morawiecki już 50 milionów przeznaczył na pomoc Ukraińcom. I to się takie rzeczy dzieją, no bo Łukaszenko jak zwykle zrobił wybory niezgodnie, tak jak chciała Unia Europejska. To czyli niedemokratycznie i nie sympatycznie. No już jest 26 lat dyktatorem na tej Białorusi. No ludzie go nie chcą, no, ale on jakby przecież spawał się do stołka i nie daje się odspawać. Tam nawet jeden powiedział, żeby sobie strzelił w łeb z tych tam blisko niego stojących, no to kazali go od razu aresztować, wiadomo jak to jest, to lepiej się za bardzo nie wychylać, prawda, bo to takie są czasy, że dyktator rządzi i zrobi to, co będzie chciał, póki ma władzę. No, ja wiadomo, że tonący to i brzytwy się chwyta, a tak naprawdę to ja nie wiem, o co tu chodzi, bo no, czego chcą tak naprawdę Białorusini? No chcą wolności, prawda? Jeżeli chcą wolności, to muszą tą wolność sami sobie no, wywalczyć.
jeżeli będzie to finansowane z krajów Unii Europejskiej i tak dalej, no to już będzie argument dla Putina i dla, który popiera, jak na razie cicho popiera tego dyktatora na Białorusi, więc będzie to jednoznaczne z tym, że finansowane jest to z zagranicy, prawda? Już na granicy kazał poustawiać pan prezydent Białorusi Łukaszenko no swoje wojska i robi tam jakieś manewry, bo nie chce wpuścić tych agresorów, jak on to mówi, tych rebeliantów, którzy przez granicę będą napływać nagle. No tak nie ma być, no więc my z tego co wiem, żadni rebelianci nie są naszykowani, żeby tam przechodzić przez granicę, także trochę tutaj ściemnia. No wiadomo, najlepiej szukać zewnętrznego wroga, jeżeli chce się no, spróbować władzę i wtedy szukając zewnętrznego wroga, no to tak w ten sposób się chce wybronić Łukaszenko. No tutaj z kolei no, zabrano tego Nawalny, tak? Jak on się nazywa? Nawalnego, Aleksieja. Aleksieja zabrano, prawda, ze szpitala, przyleciał specjalny samolot, który zabrał go do Berlina. No i teraz w ciągu kilku dni medycy się wypowiedzą, co tak naprawdę było przyczyną tego jego stanu zdrowia. No jak cały czas media trąbią, został otruty. No, generalnie to cały czas jesteśmy otruwani wszyscy tymi medialnymi wiadomościami, bo my nie wiemy w ogóle, gdzie jest prawda. No kiedyś była taka gazeta nawet Prawda, ale teraz to gówno Prawda jest, no bo jak to mówił jeden z ksiądz Tischner bodajże. To przecież, proszę Państwa, taki szum medialny jest dzisiaj na świecie, że każdy podaje co innego mówi TVP, co innego mówi TVN, a co innego jakieś Polsaty, proszę Państwa. No, my się staramy wyciągnąć i wyłuskać z tego to, co jest rzeczywiste. No, generalnie no, wszyscy dążą do tego, żeby nam tutaj oczy mydlić tą pandemią. No, ja ostatnio byłem na molo w Sopocie, no to niektórzy nawet chodzą tam w maseczkach. No dziwne, bo przecież u nas nie ma obowiązku chodzenia w maseczkach na świeżym powietrzu. Ludzie, jak mówią lekarze, specjaliści, ci, którzy noszą maseczki na świeżym powietrzu, to sami się nie dotleniają, bo wdychają dwutlenek węgla własny, który wydzielają potem. Więc to jest zupełnie paranoiczne wszystko. A teraz się zaczyna rok szkolny, pozdrawiam wszystkie dzieci i młodzież, która pójdzie do szkoły. No też nie dajcie się zapakować, no, macie podobno wchodzić w maseczkach do klasy, a w klasie będziecie mogli zdjąć maseczkę. No to cyrk jest jakiś, we Włoszech podobno tam 2 miliony ławek zamówili, żeby porozsadzać dzieci na przykład zupełnie dalej od siebie. No i w bibliotekach będą klasy szkolne robione, u nas też mają na dwie zmiany niektóre szkoły pracować. Także no, rok szkolny się niebawem zaczyna i pozdrawiamy wszystkich uczniów. No i na tym optymistycznym, żebyście dzieci się mogły uczyć, zakończę tą dzisiejszą moją wypowiedź. Pozdrawiam redaktor Sławomir Ziembiński, Pomorska Telewizja Narodowa i zapraszam, proszę dzwonić 604-399-321, chętnych do, którzy mają coś naprawdę ciekawego społeczeństwu do powiedzenia. Dziękuję bardzo i proszę o wpłaty na konto, które będzie pod tym filmem, no bo trzeba kamerę, która poszła do naprawy, odebrać. A to nie są tanie rzeczy, proszę Państwa. Dziękuję.